troszeczkę poczekać i przywieźć ten jeden punkt. I owacja na stojąco od Stadionu Narodowego, od kibiców żużla dla Tomasza Golowa, legendy polskiej reprezentacji. Oj, chyba się tam tak łezka wokół Tomasza Golowa zakręciła. Kapitalny widok, owacja na stojąco, tak. Tomasz Golow, proszę Państwa, po tylu latach żegna się z reprezentacją Polski. W tym kraju, jeśli ktoś mówi żużel, myśli Golow. Jeśli ktoś mówi Golow, myśli żużel. I ten człowiek przez dziesiątki lat zrobił dla tego żużla w Polsce naprawdę bardzo wiele. I te podziękowania wzruszają, wzruszyły Tomasza Golowa, mistrza świata z 2010 roku. Gdzieś ta kariera się zaczęła i gdzieś się kończy, ale kończy się znakomicie, w znakomitym miejscu i wspaniale to wszystko wygląda. Tomasz Golow przed Państwem. Posłuchajcie Państwo, Tomasz Golow, owacja dla legendy polskiego żużla. 26 lat z reprezentacją Polski.